Wojna w Katowicach, ale nie taka prawdziwa, a na papierze. Tak uczniowie z całego regionu rywalizują w Olimpiadzie Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej. Każdy z graczy ma inny cel w grze. Przykładowo Niemcy mają za zadanie zbić wszystkie statki wynurzone, których przeciwnik ma 4, a marynarka polska, takie statki, a marynarka polska ma za cel dojść tutaj na morze, żeby tutaj na to pole pomarańczowe. I się dostanie doświadczenie z gier od przeciwników, znajomych, towarzyszy, to jest to już łatwiejsza gra. Natomiast samo zrozumienie jej na samym początku będzie wymagające i trudne, ale później się to będzie utrwalać. A gry, w które grali uczniowie, dotyczyły procesu odzyskiwania niepodległości, wysiłków zbrojnych polskiego żołnierza, a także martyrologii Polaków. Grano w kilka gier. To jest 6 tytułów. Niepodległa gra kooperacyjna. Gwiaździsta eskadra o lotnikach 303, dywizjon 111, obrona Warszawy w 1939 i obrona Lwowa w 1920 roku w trakcie słynnej bitwy warszawskiej. Jest ORP Orzeł, historia słynnego statku podwodnego, który przedostał się mimo wzmożonego kordonu i blokady do Anglii w 1939 roku. Oprócz tego uczniowie grali również w gry Bitwa Warszawska, Miś Wojtek i Znaj Znak. Rozgrywki odbyły się też w nieprzypadkowym miejscu, bo Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. My nie mówimy tylko o kopalni Wujek, o tym co się wydarzyło, to jest jakby clue, tak, naszej instytucji i tego czym się tutaj zajmujemy, ale tak jak nasza wystawa dotyka trochę szerszej perspektywy, szerszego kontekstu całej historii Polski po II wojnie światowej, także w tym nurcie spełniają się także te gry planszowe, które dzisiaj pokazujemy, także dotyczące historii głównie XX wieku. Katowicka Olimpiada była jednym z regionalnych etapów. Do tej pory takie zostały rozegrane m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Lublinie. Najlepsi gracze zmierzą się w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w kwietniu na Stadionie Narodowym w Warszawie.